jedziemy po naszego człowieka, który został w górach, a ludzi w górach się nie zostawia. Jedziemy go uratować. W tym zakręcie wszedłem, zarzuciło mnie tak, potem zarzuciłem drugą stronę. Tak, 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 mówiłem 2 metry, nie? Tak. Nie patrzę, kiedy jest strome, nie? Ale gdybym, możemy... gdybym bokiem wleciał, to bym... Ja nie chcę siedzieć. Kiedy wchodzicie w wysokie góry, musicie spożywać dużo kalorii, żeby nie umrzeć z głodu. Szykujemy się jutro na atak szczytowy. Dzisiaj wejdziemy co najmniej na obóz drugi, będziemy na nocować. Myślę, że jutro do godziny 12 będziemy gdzieś w okolicach obozu 4. No i na 15 gdzieś atak szczytowy, jeżeli znajdziemy okno pogodowe, będziemy atakować jutro na Śnieżkę. Aha, ja myślałam, że mówiłeś o K2. Trenowaliśmy na K2 i teraz będziemy wchodzić na Śnieżkę. Dobra, szykujemy się na atak szczytowy. Ponoć jest straszna masakra z pogodą, że 90 na godzinę, wiatr wieje. Tu mamy jakieś raczki, coś, ale już nie ma miejsca. Jadwiga jakiś gówniany termos spakowała, to go tutaj wyjmę i wrzucimy tą wódeczkę. Tylko tak, żeby nie widziała, bo się będzie denerwować. Zaraz aktualizacja ze szlaku. A tak zimą znaleźliśmy. Nie jest tak okno, szybko, bo ja nie jadążam tyłem. Okno pogodowe. No i atakujemy je. Mamy psa przewodnika. Podejście pierwsze. O, szampan. Pierwsze ofiary na co się stało? Czy noga jest złamana? Tak, to tylko pretekst, ale, żeby się napić szampan. Ale zakleimy ją plasterkiem i idziemy dalej. Już myślałem, że się nie doczekam tego szampana. Wchodzimy na samotnie, nic nie widać za bardzo. Raki mamy, ale nie jesteśmy tu wcale samotni, jest chujowo, bo jest bardzo dużo ludzi. Jakiś sołtys tu robi jakiś bazar, czy chuj wie co. Jak tam, Jadzia, się czujesz przed atakiem na Śnieżkę? Jaką Śnieżkę? Na K2, tak? Wszyscy mówią, że żeby nie iść, ale... Wiatr tylko 100 km na godzinę, więc myślę, że... Ale pójdziemy. Myślę, że 100-kilometrowy wiatr to... Ale widoczność jest dobra. Nie, dopóki rękę widać, jak się wyciągnie. Nie wiem, dlaczego to jest królisko, nazywa się samotnie, a jak tu jest kurwa z 1000 osób, nie? No nie, przesadziłem, ale jest 300. Idziemy. Już minęliśmy obóz trzeci. Jest bardzo stromo. Tutaj zakopujemy się. Nagram Czesława. Patrz, jak idzie. Zadowolony, już umiera. Wszystko bez tlenu. Bez tlenu. Nie uznajemy do tym. Mam nadzieję, że nas nie zblokują tutaj. Bo my jak stoimy, to się męczymy i tracimy siły. Aklimatyzacja tutaj się trochę powiodła. Czekaj, wejdę tutaj, żeby się nie zakopać. Dobra, wyłączam to. Żeby nie zginąć. Tam jest Czesław. Już go gonię. Bo musiałem się żubra napić. Ale on ma resztę żubru. Czesław! Poczeka, patrz. Wyłania się. Jesteś
Jesteśmy blisko. Zaraz coś zdobędziemy. Myślę, że zdobędziemy żubrówkę. Jak, ta, jak tam mój tragarzu, czy jak tam to się mówi na nich? Szerp. Szerp. Mój szerp. Jadwiga stoi. Macha nam. To jest za gorąco, bo trzeba się rozebrać. Idziesz morsować? Temperatura... Morsowanie na sucho. Widzicie, bluzy zdejmuję. Myślę, że ten, jakbyś w gaciach teraz na tą śnieżkę skoczył, to... To szacun. Boli od patrzenia, nie? No, to ale ja słyszałem, że ci, którzy tam... Nie ma żubra, ale... Na stałe to ponoć do takiego jednego wyjścia się przygotowują tam jakoś. To jest długo. Komuś z cytrynóweczki może? Idzie pojawił właśnie bimberek. Mordy! Ahoj! Ale lajtowo! Wcale się nie zmęczyłem! Ahoj! Janusz, czemu taka łatwa trasa? Musisz głośniej pewnie. Dlaczego taka łatwa trasa? Trochę tutaj ciepło i... Trochę nudy. Zbyt dobra widoczność. Ale... Nie podoba mi się. Nie podoba mi się, no rozgrzewka. Pokażcie się, chłopcy. Co się dzieje? Idziecie? Idziemy. Ej, mi tak wieje w twarz, że mi oczy normalnie bolą. Mi się skleiło jedno. Jak tam podróżnicy? Nie wiem, czy nie ubrać sobie kamieniarki. Czesław, kopie w tabliczkę. Zimowy przebieg szlaku. No widać, że zimowy. Janusz! Co? Idziesz? Zostawiliście człowieka w górach! Aha. Herbata stygnie. Ej, no teraz się udało, bo podłączyłam do powerbanka. Przewróć się, Grzesiu, jeszcze raz. Nie wejdę już tam, nie? Gdzie idziemy, Grzesiu? Temperatura trochę wzrosła. Udało mi się uruchomić z powrotem telefon. Bo nam wszystkie telefony padły. Więc polecam brać mapę, żeby mieć, być zabezpieczonym przed czymś takim. Nie spodziewaliśmy się tego. Ale całkiem tu ładnie. Ja wyglądam chyba bardzo super, jak Dziadek Mróz. Ogólnie spoko. Łoimy żubry. Dobra. Idę do... Ej, mordy! Co tu się dzieje? Nie wiem. Może wrócimy na tą śnieżkę. Aha, dobra. Wracamy. Wracamy. Ruszył telefon. Tak. Czekaj, wystarczyło go trochę ogrzać. O. Uhu. Właśnie, co zrobiłeś? Kurwa, kiełbasy kupione. Spalimy tą chatę. Spalimy w trasie. Jak tam noszenie plecaków wyszło dzisiaj? Bardzo dobrze. A byłem na zdjęciu, jestem na zdjęciu twarzą na przodu. No czekaj, zrobić jeszcze jedno. Pomału. Ale na przodu. Odbijamy. Ej, jak gdzie gadka? To Imperium. Kompać. Już nagrywamy coś? Pomału nasz odcinek dobiega końca. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę. Wtedy się wstrzymać. Hello, mordy.